pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, Poczty Sztandarowe, młodzieży z grup rekonstrukcyjnych, siostry i bracia. Dzisiaj Kościół przeżywa wielką uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Ta uroczystość jest swoistego rodzaju wektorem wskazującym drogę. Drogę do Królestwa Niebieskiego. Drogę do nieba, które nam wyjednał poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus. Syn Boga żywego i prawdziwego. Też jeszcze jedno ważne przesłanie płynące z wydarzenia, które dzisiaj wspominamy. Może nam ono zostać przybliżone przez pewne porównanie z życiem słynnego kompozytora. Otóż w 27 roku swojego życia Ludwig van Beethoven zauważył, że jego słuch zaczyna słabnąć, że nie jest w stanie usłyszeć ludzkiego głosu, a bywając dość często w teatrze, nie słyszy głosu aktorów, a także instrumentów. Przez pierwsze lata strzeże tej tajemnicy, tragicznej tajemnicy związanej ze sobą. Nawet przed najbliższymi, przed przyjaciółmi. Chodzi do wszystkich możliwych lekarzy, ale wszystko na próżno. Dopiero po 3 latach choroby zwierza się najbliższym. W moich uszach szumi, dudni bez przerwy. Z powodu takiego drobiazgu ludzie mają tak przygnębiające złe myśli, iż pojawiają się myśli o samobójstwie, a co dopiero, gdy wokół śmierć, zniszczenie i zdrada. Dzisiaj wspominamy w tej mszy świętej rotmistrza Witolda Pileckiego. Spróbujmy wsłuchać się w ślubowanie, które zostało przez niego ułożone. Ślubowanie, które wypowiedział przed przełożonym. Przyjmując za dewizę mojego życia hasło Bóg, honor i ojczyzna i ślubując narodowi polskiemu bezgranicznie wierną i ofiarną służbę, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Boskiej, Królowej Korony Polskiej, iż jedynie legalnemu rządowi generała Sikorskiego i władzom przełożonym organizacji wojskowej ścisłą karność i bezwzględne posłuszeństwo dochowam wiernie, że powierzonych mi tajemnic organizacyjnych wiernie i ściśle przestrzegać będę i nikim i z nikim na ten temat rozmów poza służbą prowadzić nie będę, iż składając wszystkie me siły dla dobra ojczyzny, składane na mnie obowiązki wedle mej umiejętności z całą sumiennością i ofiarnością wykonywać będę, aż do chwili, gdy z mej przysięgi przez władze organizacyjne zwolniony nie zostanę. Tak mi dopomóż Bóg. I tenże człowiek, człowiek hardy, człowiek, który miłował Pana Boga, ale służył swojej ojczyźnie, podejmuje olbrzymie wyzwanie. Po założeniu przez Niemców obozu koncentracyjnego dla Polaków w Auschwitz, rotmistrz Witold Pilecki postanowił przedostać się tam, zbadać panujące warunki i przede wszystkim utworzyć obozową konspirację. Do Auschwitz trafiło bowiem bardzo wielu oficerów Wojska Polskiego zesłanych za działalność niepodległościową. I tak zrobił. Dokonał czegoś, co wydaje się nieprawdopodobne.
niewiarygodnego, wręcz wyczynu wymagającego nie tylko odwagi. Tej odwagi mu zresztą nie brakowało, ale też precyzyjnie opracowanego planu szerokich horyzontów umysłowych. 21 września 1940 roku był już w Auschwitz, gdzie otrzymał numer 4859. Nie sztuką było tam zginąć, wszak to przecież była wojna i śmierć czekała na każdym kroku, ale sztuką było zrealizować tak nakreślony zamiar, przedostać się w grupie więźniów do największej fabryki śmierci w dziejach świata, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, zorganizować tam ruch oporu i przesyłać okresowe meldunki. Pierwszy jego raport dotarł do Londynu już 18 marca 1941 roku oraz następnie udało mu się dokonać ucieczki i sporządzić całościowy raport. Jemu to się właśnie udało. A on sam, rotmistrz Witold Pilecki, nigdy nie gonił za zaszczytami, bo dla niego najważniejsza była wiara. Wiara w Boga w Trójcy Jedynego. Miłość do Matki Boskiej, Królowej Korony Polskiej. Dla niego ważna była rodzina. I ta rodzina wielka, narodowościowa, ważna była ojczyzna. Wielokrotnie ryzykował życiem dla wolności tej ojczyzny, dla wolności Polski. Kilka godzin przed śmiercią powiedział do żony, by kupiła książkę o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza a Kempis. Wyznał, że ta książeczka pomogła mu przetrwać obóz koncentracyjny. Prosił, by żona jego czytała tę książeczkę Tomasza a Kempis ich dzieciom. Tę książeczkę zostawił im jako swoistego rodzaju testament. A na ścianie swojej więziennej celi napisał fragment z tej właśnie książki. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. O książce o naśladowaniu Chrystusa święty Franciszek Salezy napisał, że więcej osób nawróciła lub uświęciła niż liter posiada. Jak wspaniałym musiał być człowiekiem Witold Pilecki, jeśli kształtował siebie w oparciu o to dzieło, jeżeli w swoim życiu z całych sił próbował naśladować naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. I marzył wciąż, był takim niepoprawnym marzycielem o wolnej Polsce. Po wyzwoleniu i po rozmowie z generałem Andersem udaje się do ojczyzny, by budować struktury konspiracyjne w państwie komunistycznym. Niestety w 1947 roku zostaje złapany i uwięziony w więzieniu na Mokotowie, torturowany w okrutny sposób. 15 marca 1948 roku został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano przez strzał w tył głowy. Jak wspomniał swojej żonie o więzieniu komunistycznym, Auschwitz to była igraszka. Moi drodzy, bracia i siostry, właśnie ten człowiek, rotmistrz Witold Pilecki, jest wzorem, szczególnie dla młodego pokolenia Polaków. Jest jednym z najodważniejszych ludzi II wojny światowej. Gdyby Pilecki nie był Polakiem, to czciłby go dzisiaj cały świat. A powojenne lata zapewne spędziłby fetowany powszechnie jako bohater. Witold Pilecki był człowiekiem, który swoje życie traktował niezwykle poważnie. Choć było ono nie z jego winy krótkie, to zdołał przejść przez nie z podniesioną głową, bo pozostawał zawsze wierny wyznawanym wartościom, wierny Bogu, ojczyźnie
i człowiek honoru. A tutaj na ziemi, tak po prostu w duchu chrześcijańskim, pragną, aby było więcej sprawiedliwości, prawdy, pokoju, szczególnie w tym domu, jakim jest nasza wspólna ojczyzna Polska. I o to walczył i za te wartości oddał swoje życie. Amen. Iż pojmiem ducha, pilni miłością, ufni w wierze, ślubuję dziś. Iż nas nie skłonie życie trud, mirażem snu. Ej, dobra, wychodzimy już nowe. Możecie podejść, prawda? A jak będziemy, jaką drogą będziemy się będzie prowadzić, czy co? Tak, wracam. Ej, chłopaki. Stawiają się, popatrz tutaj, widzisz? Zaraz będą śliczne. Daj mi numer, to ja mogę zadzwonić. Lepiej wyślij po niego kogoś. Małysza, samochód. Z tego, co panu obiecałam. Bardzo przepraszam. Za co?
Wielka chwała!